Czy możesz coś powiedzieć na temat przyszłych sprawdzianów? Czy jest więcej informacji? Czy przewidujesz może już trochę spokoju? Przeczytam może komentarze Eleny. Twoim zdaniem, który egzamin jest trudniejszy do przepracowania? Strzelanka czy baranofikus? A czy następny będzie trudniejszy, jak myślisz? Tak, będzie trudniejszy. On już nie będzie taki masowy, a ludzi przebudzonych nie będzie on już dotyczył. Tym jeźdźcem będzie głód, który nadejdzie w pewnej chwili do pewnych ludzi na określonych terytoriach i uwierzcie mi, że będzie to najtrudniejszy egzamin. To będzie egzamin, który niejako obudzi konkretnie resztę ludzkości i konkretnie oddzieli ziarno od plew. A co się tyczy strzelanki i baranofikusa, to oczywiście strzelanka jest o wiele trudniejsza, co sami widzimy. Dosłownie dzisiaj widziałam wideo krążące po wszystkich kanałach Telegram, gdzie człowiek po prostu został zapakowany do samochodu na środku ulicy. Kiedy był baranofikus, wtedy nikt nie chwytał przemocą, ludzie dobrowolnie podchodzili, sami podpisywali. Nie wiem jak tam w Chinach, ale u nas tak nie było, aby komuś związywali ręce i nogi i kłuli, wstrzykując ten preparat. Czegoś takiego tu u nas nie widziałam. Oczywiście to jest już trudniejsze, gdy po prostu ludzie są przeważeni w bagażniku. Kiedy ktoś się tam ukrywał przed tymi wezwaniami do krainy szczęścia, zapraszającymi na podróż do raju, to już jest trochę bardziej skomplikowane. I dodatkowo trudniejsze jest to w płaszczyźnie informacji, bo przy baranofikusie mimo wszystko zdrowy rozsądek wygrywał bardziej, ponieważ było dużo informacji. A kiedy zaczęły się te strzelanki, to informacja była ograniczona. To teraz wszystko jest już na powierzchni i rozumiemy, że tym wszystkim kierują z jednego centrum i cały ten spektakl jest po prostu rozgrywany właśnie dla nas. A na początku, kiedy to się wszystko zaczynało, to wielu ludziom zamykali usta. Od rana do wieczora miała miejsce straszna propaganda. Dodatkowo zawsze w takich wypadkach u wielu ludzi istnieją określone punkty działające jak wyzwalacz. I te punkty, jak takie przyciski, wypracowywane były przez lata. Dobrze wiecie, że od dziesiątków lat byliśmy na siebie napuszczani, bo wszyscy wiemy, czym jest Komitet 300, dokumenty CIA, operacja Przedrzeźniacz, Mockingbird. Wszystko to było przygotowywane dużo wcześniej i wszystkie te narzędzia już wpłynęły na masę ludzi. To jest, oni byli już psychicznie przygotowani, już byli urobieni. A potem, kiedy ci ludzie psychicznie przygotowani na nienawiść wzajemną, kiedy są gotowi sobie skoczyć do gardeł, to sprowokowano te wszystkie wyzwalające wydarzenia. Ludzie zaczęli gryźć się i siekać wzajemnie, dlatego to jest sytuacja trudniejsza niż z baranofikusem. Baranofikus pojawił się szybko i szybko odszedł. Wielu ludzi się przebudziło. Taki egzamin jest łatwiejszy, a przygotowanie strzelanki ciągnie się od lat. Właśnie na naszym terytorium. Na innych to samo. Kiedy wszędzie tam, gdzie były te wojenne wydarzenia, tam wszędzie powoli i przez długi czas spowodowano rozwój tej strzelanki. To nie zdarzyło się w kilka sekund. Dziś można sobie przypomnieć wiele przypadków. Dosłownie dziś czytałam, jak zacznie się trzecia wojna światowa. Ta strzelanka jest teraz na Ukrainie i będzie się przesuwać. Są pisane scenariusze dla innych krajów, w których teraz eskaluje się konflikty. Dlatego jeśli na tych terytoriach nie przebudzi się masa krytyczna ludzkości, to myślę, że najprawdopodobniej wtedy i tam będzie strzelanka. I to będzie sprawiedliwe, bo jest to konieczne. Ludzie obudzą się w ten sposób. Eleno, było jeszcze takie pytanie na YouTube. Co myślisz o losie tych, którzy wyjechali? To zależy, jakimi motywami kierowali się ci ludzie wyjeżdżając. Znam konkretny przypadek, kiedy to wszystko się zaczęło. Ludzie wyjechali ze strachu, mieli dużo pieniędzy, wszystko to wycofali skąd, bali się stracić swoje papierki i oszczędności i gdzieś już na drodze w Europie przytrafił im się śmiertelny wypadek. To znaczy nie dogoniła ich bomba, ale swoim strachem przyciągnęli tam podobne wydarzenia. Jeśli dana osoba nie ucieka ze strachu, przecież nie jesteśmy drzewami, nie musimy rosnąć w jednym miejscu. My się możemy przemieszczać. I tutaj trzeba wyczuć motywy wewnętrzne.
Jeśli rozumiem, że chcę być tutaj, że to jest moja ojczyzna i czuję, że powinnam być właśnie tutaj, ja właśnie na tym terenie czuję siebie wewnętrznie i czuję zew tego miejsca. Nie mam ochoty wyjeżdżać, chociaż uwierzcie mi, że kiedy tu wpadali ci kolesie z pagonami, organizując te różne cyrki, to wtedy wielu ludzi mi odpowiedziało. Bardzo jestem wdzięczna wielu subskrybentów, którzy po prostu oferowali mi za darmo mieszkanie w dowolnym kraju na świecie. Miałam zaproszenie do Niemiec i do różnych krajów. Mogłam wykorzystać to wszystko, ale ja kierowałam się wyłącznie wewnętrznymi motywami i tylko reakcją wewnętrzną. Czy potrzebuję tego, czy lepiej zostać tutaj? Ja czułam wewnętrznie, że nie chcę wyjeżdżać, że muszę być tutaj. To jest to wyraźne uczucie, gdy jesteś w przepływie, w potoku. Kiedy rozumiesz wszystko, co się dzieje, to dobrze czujesz, gdzie powinieneś być. Dlatego ci ludzie, którzy wyjechali ze strachu, ci, którzy uciekają przede wszystkim od siebie samych, tam dogonią ich te wszystkie lekcje, których nie przeszli tutaj. A ci ludzie, którzy świadomie wyjechali bez względu na te wydarzenia, wydaje mi się, że każdy będzie miał swój scenariusz. Wiesz, wstyd oczywiście za wielu Ukraińców, których już próbują wykopać z Europy, a którzy są po prostu do tego przyzwyczajeni. Pojechali tam na szaber, bo tam uchodźcom płacą jakieś pieniądze. Oni już tam zaczynają się degradować i wydaje mi się, że dostaną bardzo mocną odpowiedź losu, ponieważ ich wewnętrznym motywem było wykorzystywać sytuację, aby ratować swoją skórę kosztem innych ludzi. Jakoś tam ocalić te swoje zwłoki, nikomu tam nie są potrzebni tacy konsumenci. Do takich ludzi to wszystko na 100% powróci. Dlatego każdy otrzyma swoje i nie można wszystkich brać według tego samego szablonu. Trzeba patrzeć na wewnętrzny motyw. To jest najważniejsze. Jakie masz myśli podczas jakiegokolwiek działania? Tak, usłyszeliśmy. Takie pytanie było już do ciebie, Elena. Jak osobiście poradziłaś sobie ze strachem, kiedy zostałaś zmuszona do przeprosin trzymana na muszce karabinu? Był taki przypadek, ale szczerze mówiąc nie bałam się tak bardzo, dlatego że, jak ci to powiedzieć, myślę, że wielu widziało, że zabrano mi wtedy telefon i zasoby, usunęli ten film i wiele innych. Ci ludzie, którzy wtedy do mnie przyszli, nie czuli do mnie konkretnie jakiejś nienawiści. Rozumieli, że trzeba wykonać określone zadania, a ponadto widzieli moje filmy, moje posty. Oni widzieli, że to wszystko jest kłamstwo, że ja tam nie broniłam żadnego reżimu i żadnej operacji specjalnej i dlatego było wprost przeciwnie. Traktowali mnie nawet bardzo dobrze. Oczywiście nie chcę opowiadać wszystkich tajemnic, aby nie wydać tych ludzi, ale u nich nie było do mnie jakiejś osobistej nienawiści, albo po prostu powiedziano im z góry i jakby wykonywali swoje. Ale to już kolejna kwestia, jak oni się odnosili, że nie musieli tego czynić, mogli rzucić tę pracę. Tego nie będziemy poruszać. To są ich doświadczenia. Oni muszą przejść przez te swoje karmiczne długi. Ale że potraktowali mnie po ludzku, to prawda. Po prostu potrzebowali nakręcić na wideo określony spektakl, wysłać to do Kijowa, żeby tam pochwalili piękny filmik, że ja tam płaczę, mama płacze, że wszystko takie złe, że ja się przestraszyłam i że oni dobrze wypełnili swoje zadanie. Trzeba było stworzyć obrazek, a po co? Wiele osób już to rozumie, abym ja faktycznie mówiła prawdę. I mówiła nie tylko prawdę, osądzając to, co się tam wydarzyło w tamtej chwili, lecz abym mówiła z pozycji miłości i zjednoczenia. Ja mówiłam, że żadna wojna nigdy nie przynosi... Kontrola łączności, internet Eleny chyba się zawiesił. Jest tak, jak Elena ostrzegała nas, że po około 40 minutach prawdopodobnie zniknie internet. Właśnie to się wydarzyło. No cóż, przyjaciele, bardzo gorące nagranie. Próbowałam wyrazić wszystkie wasze pytania, które zostały napisane. Mam nadzieję, że padły odpowiedzi. Wszystko zależy od nas, od naszego wewnętrznego nastroju. Dziękujemy Elenie za jej obecność. A w sprawach naszego zdrowodziałania, które nam się tu rusza, bardzo dziękuję, bo pojawiły się wpływy na koncie, zostały ocalone. Ja je zgodnie z radą pewnej dziewczyny przysłałem na konto mamy tym razem. No i spokojnie działamy. Ja piszę pismo, kolega pisze pismo. Dobrego dnia. Najwyraźniej u nas też nadszedł czas zdrowodziałania.
No i oczywiście będziemy działać z pozycji miłości. To jest bardzo duża lekcja od Heleny. Zdrowia waszym jasnym myślom. Może jeszcze małe wyjaśnienie. Ktoś mnie zapytał na blogu. Jest różnica, i to jest bardzo często mylone, emocje z uczuciami. Emocje to jest właśnie strach, gniew, wszystko to, co pochodzi, nawet brzuch boli. To jest trzecia czakra, tutaj jest płuc nerwowy. Medycy o tym dobrze wiedzą, to się obecnie nazywa trzecim mózgiem nawet. W okolicach brzucha, pępka, jeśli tam się kłębią różne rzeczy, to są emocje. I to jest działanie z poziomu materii. Tego mamy unikać. Pasożyty bardzo się cieszą, jak sprowokują taką reakcję. A my z serducha działamy spokojnie, przy pomocy oczywiście światełka w głowie. Z miłością do wszystkich ludzi, którzy tam po tych urzędach. Będziemy wysyłać, budzić, będziemy prawdę. Prawda jest z nami, prawda zwycięży. No, na wschodzie mieli w czasie hitlerowskich wojen, mieli takie nasze dzieło prawe. Zwycięstwo będzie nasze. Kosmos nas wspiera, światło daje moc. Utrzymujcie wysokie wibracje. Może uda mi się jeszcze jakiś filmik, ale te sprawy na razie zwolnią z oczywistych względów. Widzicie, jak jest. Kłaniam się wszystkim darczyńcom. Te pieniądze będą dla dobrej sprawy. Bardzo dbam, żeby tutaj ani złotówka nie przeszła gdzieś w ręce pasożytów. Oni już zresztą też są bardzo ostrożni. Rok temu miałem zajęcie takie bezczelne, a w tej chwili jest tylko ostrzeżenie. I najwyraźniej stonowali, jak to mawiał mój ojciec. No to jeszcze raz dobrego wam dnia.